Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. 2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Świdnik dla autyzmu to akcja organizowana przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy imienia Henryka Sienkiewicza w Świdniku. Dzisiaj to już 4 taki happening, a właściwie 6 raz się spotykamy, a 4 raz będziemy maszerować. Bardzo mnie cieszy, że tak licznie przybyliście dzisiaj. Aby dzisiaj solidaryzować się z tymi osobami, aby ich wspierać, a przede wszystkim wspierać rodziny. Czasem pytam rodziców, dzieci, którzy mają dzieci z autyzmem, co najbardziej im dokucza? Wiecie Państwo, co dokucza, jak mi odpowiadają? Spojrzenia, krytyczne uwagi, czasem agresja nawet słowna, bo my, neurotypowi, nie rozumiemy do końca, dlaczego te dzieci tak się zachowują. Czasem jest tak, że nam się wydaje, że to jest zwykły odgłos, a dzieci mają taki szum w uszach, jakby przejeżdżał pociąg. Żeby nie zabierać dużo czasu, powiem tylko tyle, że dzisiaj w Polsce są zrobione badania i jedno dziecko na 100 to już jest jedno dziecko z autyzmem. W Polsce, w szkołach polskich uczy się około 17 tysięcy dzieci z orzeczonym autyzmem. To bardzo dużo. W naszym ośrodku jest 108 uczniów, z czego 18 to uczniowie z autyzmem. Te liczby pokazują, jak wiele i coraz więcej jest takich dzieci. Dlatego jeszcze raz bardzo dziękuję Państwu, że jesteście tutaj z nami, że możemy razem ten dzień uczcić i solidaryzować się z dziećmi z autyzmem.